Już 9-11 grudnia rozpoczynają się targi, które nazywają się Salon Ciekawej Książki. Jest to impreza pierwsza przez nas organizowana. Nie jest to impreza biznesowa, jest to impreza skierowana do mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego. Impreza przed świętami może być potraktowana jako ta, na której będzie można kupić książki jako prezent dla najbliższych. Impreza, tak jak powiedziałem, pierwsza, która już daje nam ponad 60 wystawców z atrakcjami od najmłodszego dziecka do ludzi, którzy są czytelnikami i tymi, którzy interesują się książką i literaturą. Tak jak powiedziałem, ponad 60 wystawców na pierwszej imprezie daje nam jakby przymiarkę do tego, co może się w Łodzi organizować w ramach wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. Ta impreza, mamy nadzieję, będzie początkiem do takiego wydarzenia, jaki prawdopodobnie za 2 lata w 2013 albo za 4 lata w 2014 roku może być obchodami roku Wimowskiego w Łodzi. Salon lubi ciekawej książki i będzie towarzyszyło bardzo wiele imprez skierowanych do miłośników literatury. Pierwszą taką ważną, tutaj można powiedzieć, że branżową imprezą będzie konferencja Biblioteki Publiczne Miejscem Przyjaznym i Inspirującym, organizowana przez Wojewódzką Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi. I w tej konferencji wezmą udział takie sławy jak dr Andrzej Rostocki z Uniwersytetu Łódzkiego, czy profesor Holender lub profesor Sławek. Natomiast już następne dni zapraszamy na spotkania z bardzo znanymi pisarzami. Między innymi będziemy gościć u siebie Andrzeja Sapkowskiego, czyli najlepszego polskiego pisarza fantasy, Witolda Jabłońskiego, to również pisarz fantastykę produkujący. Poza tym będziemy gościć profesora Bralczyka, Kasię Klich, która napisała ostatnio książkę dla dzieci, Maxa Cegielskiego, znanego podróżnika. Także Jacka Podsiadło, to jest poeta. Pan Jacek Łuczak będzie opowiadał o książce Polska Kazimierza Nowaka, znanego podróżnika, który w latach przedwojennych przejechał Afrykę, ale zanim pojechał do Afryki, przejechał całą Polskę na rowerze. Będzie również bardzo bogaty program spotkań organizowanych przez Krytykę Polityczną i tutaj pojawią się takie sławy jak Agnieszka Graf, Kinga Dunin, Marek Bejlin, Roman Kurkiewicz, Tomasz Piątek i Hanna Gil-Piątek. Przygotowaliśmy również bardzo bogaty blok wydarzeń dla dzieci. Przez 3 dni będą się odbywały warsztaty literackie, plastyczne i książki artystycznej organizowane przez Fundację ABC21 Cała Polska czyta dzieciom. W sobotę wydawnictwo Ładne Halo zorganizuje warsztaty plastyczne poświęcone książce O psie, który szukał. A żeby tutaj jakby nawiązać do tematu psów, będzie również pokaz bibliodogoterapii, czyli czytania zarówno psom, jak i dzieciom, które lepiej się wtedy skupiają na tym, co słuchają. Poza tym dla dzieci również ciekawe spotkania z Kasią Klich, z panią Kaliną Jerzykowską, znaną pisarką łódzką. Będzie również można obejrzeć proces czerpania papieru, który zaprezentuje Muzeum Papieru i Druku z Łodzi. W niedzielę natomiast zapraszamy na bardzo popularny ostatnio akcję bookcrossingu, czyli z półki na półkę, czyli wymiana książek. I tutaj zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przewietrzyć swoje biblioteczki, mają książki, które już przeczytali i chcieliby po prostu znaleźć coś nowego dla siebie. Będzie można przyjść, przynieść książki i wynieść tyle samo. I ta akcja będzie się odbywała w niedzielę od godziny 13 do 15. Organizowana jest przez portal lubimyczytać.pl.
I warto wspomnieć również o największej, jednej z bardzo dużych atrakcji, czyli do pierwszych 1500 biletów sprzedanych będziemy dokładać książkę. Jest to książka wydawnictwa Galaktyka, Jeden dzień z panem Gillesem. Także no, okazja, żeby już przy wejściu dostać książkę. Pan dyrektor wspomni o tym, że również przy wejściu będzie można dostać książkę. No tutaj w ogóle jest szereg atrakcji, zresztą symboliczna złotówka za wejście na targi, bo jeżeli ktoś się zarejestruje w internecie, a jeszcze można. Do 7 grudnia. Do 7 grudnia złotówka za wejście na targi, 3 złote, jeżeli byśmy nie zarejestrowali się bądź nie zdążyli zarejestrować, ale to jest też atrakcją to, że jeżeli ktoś kupi na targach 4 kg książek, będziemy to ważyli, dostanie przy wyjściu dodatkową nagrodę. Jest to taka atrakcja, chyba dość dobry gadżet dla tych, którzy są zainteresowani, a już na się zgłaszają na Facebooku, że kupią książek minimum za te 4 kg. Jest to taka dodatkowa atrakcja jako taka dla tych wszystkich, którzy będą uczestnikami tegorocznych targów. No, prezent od organizatora. Ta atrakcyjność tej imprezy spowoduje, że będzie bardzo dużo zwiedzających, bardzo dużo klientów, bo tu chodzi też o klientów, tych, którzy potraktują, że jest to prezent gwiazdkowy czy świąteczny, a to nam pozwoli ocenić, jakie jest zapotrzebowanie środowiska łódzkiego, środowiska z regionu łódzkiego, żeby w przyszłym roku tę drugą imprezę zrobić już bardziej dojrzałą i atrakcyjną dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani tego typu i tego rodzaju targami. Bardzo ciekawą atrakcją, nie spotykaną na innych imprezach targowych tego typu, będzie na pewno wystawa pracowni grafiki wydawniczej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. I tutaj będziemy mogli obejrzeć piękne projekty książek tworzone przez studentów, które oczywiście często nie dochodzą po prostu do realizacji, ale będzie to też niepowtarzalna okazja, żeby wydawcy mogli po prostu bezpośrednio skontaktować się z takimi młodymi projektantami, którzy bardzo chętnie by swoje projekty wdrożyli do produkcji. Celem ciekawej książki zaczęliśmy oczywiście od najpopularniejszego ostatnio portalu, czyli od Facebooka. I tutaj mamy już bardzo duże osiągnięcia, prawie 500 fanów, więc zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu. Wystarczy wpisać Salon Ciekawej Książki i każdy z pewnością tam trafi, a wiadomo, że na Facebooku zawsze pojawiają się najświeższe informacje, również konkursy, można wygrać książki. Każdy, kto tam się pojawi, na pewno będzie miał informacje z pierwszej ręki. Targom ciekawej książki i towarzyszyć będzie bardzo ciekawa konferencja organizowana przez Wojewódzką Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Będzie to konferencja, która się odbędzie pierwszego dnia targów, 9 grudnia, w piątek, poświęcona bibliotekom, biblioteki publiczne miejscem przyjaznym i inspirującym. Myślę, że więcej na temat tej konferencji powiedzą już pracownicy biblioteki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego również została zaproszona do współorganizacji Salonu Ciekawej Książki. W ramach salonu organizujemy jednodniową ogólnopolską konferencję 9 grudnia, piątek. Konferencja poświęcona jest bibliotece jako miejscu publicznym, przyjaznym, inspirującym. W ramach tej konferencji usłyszymy wystąpienia profesora Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego, pana Rostockiego, reprezentującego środowisko łódzkie, socjologa znanego także z rankingów bestsellerów, Henryka Holendra z Warszawy. W drugiej części konferencji koleżanki z mniejszych ośrodków opowiedzą o wolontariacie w bibliotece czy o bibliotece wiejskiej gminnej jako miejscu równie przyjaznym. Także w ramach salonu będzie poprowadzony dyskusyjny klub książki 10 grudnia. Dyskusja będzie toczyła się wokół książki Jacka Delnela Balzakiana. Również zaprosiliśmy profesora Bralczyka, który jest znany powszechnie jako językoznawca. Max Cegielski, podróżnik, spotka się z nami oraz pani Kasia Klich, autorka piosenek dla dzieci i książek dla dzieci. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych sprawą książki, literaturą
zarówno na konferencje, na nasze spotkania, bibliotekarzy, czytelników, ale również osoby, które będą chciały czy uczestniczyć w dyskusyjnym klubie, czy zakupić jakąś książkę, czy też odwiedzić stoisko biblioteki, które będzie również urządzone w ramach salonu. Tu należałoby powiedzieć jeszcze o jednej, że te pierwsze targi, pierwszy salon będzie kontynuowany prawdopodobnie w miesiącu grudniu. Co prawda dowiemy się od wystawców i od zwiedzających, czy jest to dobry termin, ale uważamy, że tak, bo my zamykamy praktycznie salonem cały cykl imprez poświęconych tematowi książki, które odbywają się w różnych miejscach, w różnych ośrodkach w Polsce, ale atrakcją będzie to, że za rok będziemy już w nowym obiekcie, w nowym centrum konferencyjno-wystawienniczym i to będą na pewno inne warunki wystawiennicze, ale i imprez towarzyszące, które się odbędą w profesjonalnych miejscach, jakim będą sale konferencyjne w jednym układzie, sala konferencyjna w układzie amfiteatralnym i mniejsze salki, które mogą służyć już takim spotkaniom kameralnym, spotkaniom branżowym. Za rok w nowym obiekcie targowym.